Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie w pierwszym, w zasadzie tak, pierwszym tego typu filmie, czyli mierzymy. Jako, że mamy teraz okres kwarantanny, lubimy wygodne ciuchy, wygodne ciuszki, postanowiłam pokazać Wam kilka moich zdobyczy, które są i bardzo świeże, ale też takie, które są trochę starsze, natomiast bardzo wygodne. Możecie się oczywiście zainspirować. Pamiętajcie, że jestem duża dziewczynka, czyli mam plus size. Tak naprawdę tutaj, jeżeli mam coś dobrać na górę, to jest to rozmiar 48-50. Trochę mniejsze biodra, ale no wiecie, ciężko dobrać fajne ubrania. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba, co Wam pokażę. Nawet jeżeli będą różne głosy, bo są to takie miękkie giętki, ale niekoniecznie gietry, czyli dosyć wygodna stylizacja i stylistyka. Nawet jeżeli Wam się nie spodoba, to wiedzcie, że to jest bardzo wygodne, można tego używać podomowo. Troszeczkę są to rzeczy, a szczególnie pokażę Wam doły, dlatego mam jednolitą ciemną bluzkę, żeby te doły było dobrze widać, że są to rzeczy, które mają być komfortowe i nieco dziwne, nieco niecodzienne, dlatego że mimo, że ja na co dzień generalnie, czy jeżeli oglądacie mnie na filmach, czy na vlogach, chodzę zupełnie normalnie i tuzinkowo, to lubię mieć w swojej szafie takie rzeczy, które nie tak do końca tuzinkowe są. Będę Wam pokazywała najpierw, jak to wygląda w nie przymierzając, a na końcu filmu przymierzymy te wszystkie ciuszki. I przede wszystkim hol spodniowy, że tak powiem. Pierwsza rzecz, która jest rzeczą najstarszą, którą posiadam, to słuchajcie, są takie spodnie, trochę szarawary, dlatego że jak widzicie tutaj mamy dziwny i strasznie taki szeroki krój nogawki. One, jeżeli nie są na człowieku, to faktycznie wyglądają jak takie lumpkoworki, ale ja w ostatnie lato w nich przechodziłam prawie cały czas. Jako, że mam 1,72 m wzrostu, one były długie, są długie, były fajne. To jest całkowicie bawełna, natomiast jeżeli chodzi o firmę, jest to jakaś firma zupełnie nieznana, słuchajcie, to nie jest haul typu Louis Vuitton albo haul typu poszłam do Zary i kupiłam jakieś rzeczy. Dziwactwo tych spodni, fajny kolor, pasujący do wszystkiego, niebrudzący, lekki. Tutaj mamy też taką fajną aplikację naszytą, ja Wam może pokażę bliżej, ale myślę, że jak zobaczycie, jak ten worek wygląda na człowieku, to będziecie równie jak ja zachwyceni. Także one tak nie wyglądają, a generalnie na człowieku bardzo fajnie. Dalsze spodnie. Są to spodnie zakupione w zwyczajnym, najprostszym Chińczyku. One są zrobione z bawełny i też są spodnie pumpy. Wygodna rzecz w nich jest taka, że mają rozciągliwą gumkę i sznureczek, czyli już tutaj nie trzeba używać paska. Te ich nogawki są bardzo szerokie, ale też zakończone gumką. I znowu worek, wygoda, fajny, przewiewny materiał. Słuchajcie, tutaj latem nie jesteście, to znaczy latem i tak jesteście w stanie się spocić w każdej formie, ale one nie grzeją, są przewiewne, luźne. Jeżeli są ciut chłodniejsze dni, dają ochronę przed wiatrem, natomiast tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przewiewne, fajne. Znowu, bezkształtne na bezczłowieku, a na człowieku zobaczycie, jak wyglądają. Podobne mam, tylko w innym, jaśniejszym kolorze. Jeżeli już mamy jakieś lato, że tak powiem, naprawdę upalne, to znowu taki jasny, fajny kolor może nam pomagać. One oczywiście troszeczkę prześwitują, natomiast wygląd ładnie dokrojonych majtek czy bielizny w tych spodniach nie gorszy, z tego względu, że one są na ciepłe dni. To nie jest tak, że musicie wyjść gdzieś i po prostu Wam bezczelnie getry prześwitują, rozciągając się na tyłku, tylko zwyczajnie przewiew plus, no właśnie, haremki, aladynki. One się generalnie tak nazywają. To są moje starsze spodnie, właściwie z tamtego roku, ale chciałam Wam je pokazać. Jeszcze z tamtego roku z Loki, dalsze spodnie już praktycznie będą z Loki, oprócz jednych jeansów. Mam też takie haremki aladynki. Gruba guma, czyli fajnie Was trzyma na brzuchu. Można je zrobić wyżej i wtedy też fajnie wyglądają. Długie nogawki, szerokie, z gumką tutaj i uważam, że w pięknej kolorystyce, takiej indyjsko-etnicznej, co ja bardzo lubię. Takie, tego typu spodnie nadają nam takiego sznytu
grunge'owego trochę. Jeżeli dołożycie do tego jeszcze jakieś dready, które ja sobie właśnie wyciągnę i będę dokładała. Jeżeli dołożycie jakąś śmieszną, fajną torebkę, to wtedy naprawdę te stylizacje z takimi dziwacznymi, tak jak mówiłam, ja Wam będę pokazywała, dziwacznymi spodniami są piękne. One mają dosyć długie te nogawki, chociaż mimo, że mają długi stan, ale zobaczycie już prawdziwe haremki, które mam tutaj. I słuchajcie, one są również z takiego bawełnianego materiału, czyli przewiewne, na lato idealne. Ciemny kolor, ale kolor, gumka, która nie jest taka gruba. Natomiast ich nogawki, słuchajcie, są, ja je pokażę tak odwrotnie, jak zrobione z kołowego obrusu. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj oczywiście mają gumeczki, bo haremki na czymś się trzymać muszą, ale to jest krój spodni. Słuchajcie, to jest krój spodni. Natomiast jeżeli lubicie takie dziwne rzeczy, nietypowe, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, jak jacy jesteście fajnie grunge'owi, to autentycznie warto. No i to jest też ze sklepu Loka. 100% bawełny, uszyto w Nepalu. Także i jeszcze słuchajcie, bo to są nowe, pachną tymi kadzidłami Loki. Także są super. Także mamy tutaj koło, mamy tutaj spodnie obrusowe. I mam jeszcze jedne, również jeszcze nie noszone z Loki. Też cienka gumka. I też mamy to samo, już takie typowe haremki, te może nawet nie jest tak okrągłe jak tamte. Ale zobaczcie, jak te nogawki się kształtują. To jest po prostu rewelacja. Tutaj też mamy gumeczkę, mamy spodzienek. Oczywiście zobaczycie na mnie, mam nadzieję, że do tej bluzki będzie to wszystko wyglądało, dlatego założyłam właśnie jednolity kolor, żebyście mieli opcję oglądania spodzienek. No i ostatnia część, nie Zara, nie H&M, nie Stradivarius, łaski ryneczek, ale słuchajcie, dżinsy. Dżinsy, które mają wszytą gumkę. To są wysokotaliowane. Są wysokotaliowane, mają wszytą gumę tutaj, czyli znowu nie używamy paska, co po prostu nic się nie wrzyna, nie wpina, nie wgina. To już są takie spodnie rureczki, które są podwinięte na końcach. Z tyłu mają prościutkie kieszenie. Z przodu proste kieszenie, zwyczajny dżins, tylko w takim fajnym, dżinsowym kolorze. Ta gumka się tutaj rozciąga, naciąga, one mają dużo streczu, dlatego że ja tylko kupuję dżinsy streczowe, z tego względu, że i tak zazwyczaj kupuję za luźne, ale lubię, jak się tak ta noga wciśnie w to wszystko po prostu, bo potem tak się rozluźniają. Firma pewnie nam nic nie powie, bo mi też nic nie mówi, Miss RJ, jakoś tak niekoniecznie. Czy jakiś skład tutaj byłby? Nawet niekoniecznie. No jeans jak jeans, słuchajcie, też zobaczymy, jak to wygląda na człowieku, bo wtedy lepiej widać. I ostatnią rzeczą to jest taka narzutka, którą Wam pokażę. Ona też nie wygląda bez człowieka fajnie. To jest narzutka, którą zakupiłam na targach dominikańskich w Gdańsku. Firma, która szyje tego typu ciuszki. Tutaj macie ją pięknie pokazaną. Widzę, że kamera fokusuje, o dziwo. Ona bez człowieka wygląda w ten sposób, ale uważam, że jest w cudnym kolorze, który gdzieś tutaj nawet tak dobrze wygląda. I również jest krojona w taki dziwny, niepospolity sposób. Nie jest rozkloszowana, nie jest szeroka, jest dziwaczna na samym końcu. I tak naprawdę, jak troszeczkę obniżę kamerę i dostosuję do tego, żebyście widzieli mnie całą, to również Wam ją przymierzę. Takie rzeczy dzisiaj będziemy mierzyć, ale oprócz tego, a propos kwarantanny, chciałam Wam pokazać maseczki, które szyje Dorota. Uszyła, już szyć nie będzie, bo nie ma już materiału, ale piękne, cudowne maseczki, jeżeli zniewolenie może być cudowne, ale słuchajcie, jeżeli już musimy w czymś chodzić, to chodźmy w rzeczach, które nam się po prostu podobają. Tutaj mamy kwiat życia magiczny. Tutaj mamy z grubszego materiału takie ludowe wzory, które ja po prostu uwielbiam i może zaprezentuję, jak to wszystko wygląda. Otóż maseczka jest rozszerzalna. Jak już tutaj jestem, rozszerzamy, jesteśmy tajemniczy. Teraz mnie nie słychać, ale jestem. A potem robimy tylko myczek. I co jest fajne w tych maseczkach? Podwójność, czyli możecie sobie złożyć zabezpieczenie, ale bądźmy szczerzy, gotówka, której nie można używać, chyba że jest bezpieczna w maseczce.
wiecie, dobry żart, tym fawart. Dobra, także ja się wyłączam z tej perspektywy, ustawiam kamerę tak, żeby było mnie widać i przymierzamy. A to tak z nami też przymierza spodnie. Dzięki bardzo. Moje worki do ziemniaków, które wyglądają rewelacyjnie. Idziemy nagrywać. Tak, najpierw przymierzyłam dla Was jeansowe spodnie, bo one są takie najzwyklejsze na świecie. I słuchajcie, no myślę, że nogawki leżą bardzo dobrze, mamy tutaj odsłoniętą kostkę, więc na cieplejsze dni one są naprawdę fajnie streczowe, bardzo wygodne. Tutaj nic nie uciska, nic nie poniewiera, nie musimy zakładać tego paska, są bardzo wysokie, taliowane. Myślę, że bardzo ładnie leżą, jeżeli chodzi o pupę. Fajny kolor. Bardzo mi się podobają, słuchajcie, czy do dłuższej bluzki, czy do tuniki, czy do bluzki krótszej. Naprawdę możemy wyglądać w nich fajnie, wygodniutkie i pozytywne. Które dla Was przymierzyłam, to są właśnie te spodnie szerokie, spodnie z Chińczyka, jaśniejsza wersja. I zobaczcie, że one naprawdę fajnie wyglądają, są takie luzackie. Oczywiście one może nie pokażą wybitnie zgrabnych nóg, ale z kolei nie upłocicie się, nie będziecie mieli problemu z tym, żeby wsiąść do autobusu, bardzo modelkowo wysiąść z autobusu, nie wiem, naprawdę takie cicho biegi. Jeżeli nawet nie na wyjście gdzieś, to podomowo, zamiast zwykłych dresów, uważam, że są rewelacyjne, także za moment zobaczycie w ciemniejszym kolorze. No i nawet myślę, że to połączenie jak gdyby bezwzorowe też wygląda dobrze. I zobaczcie, że takie worki na ludziach czasem wyglądają fajnie. I drugi kolor tychże szerokich spodni. Ja je nawet bardziej lubię, bo właśnie one są takie ciemniejsze, jeansowe, ale znowu mamy gumeczkę, lepsze niż dresy, fajnie tutaj na brzuchu, na tyłku wyglądają, także naprawdę możecie sobie zobaczyć, że spodnie haremki, wygoda, bawełna, brak nieoddychania, na zimę po prostu mam wrażenie idealne, na zimę, śniewska, na lato, idealne, także naprawdę i do tego jakaś fajna torba, fajne dredy, jesteście straszliwie zauważalni. To też jest fajne. Moje ulubione spodnie, które wyglądają jak worek do ziemniaków, jeżeli się Wam pokażę. Natomiast na człowieku wyglądają właśnie w taki luźny, fajny sposób. Pięknie opływają sylwetkę. Tutaj to, co z nich wyrastało, robi robotę. Naprawdę. Płócienką. Rewelacja. Mają kieszenie, co uwielbiam. Nie dlatego, że tam się coś nosi, tylko można sobie nonszalancko po prostu tutaj zapodać taki sznyt. Są rewelacyjne, śliczne, piękne. Wyglądają dobrze, jeżeli chodzi... No, na mnie są troszeczkę za luźne, ale to ja zazwyczaj latem lubię takie luźne spodzienki. Ale po prostu rewelacja. Także jeżeli jesteście wysokimi osobami, naprawdę możecie poszaleć, jeżeli chodzi o kroje spodni. To nie musi być nic oczywistego i nie muszą być po prostu dresy. Luźne do domu, można elegancko przyjąć listonosza, a można jednocześnie wyjść na miasto z super torebką, świetnym make-upem i robicie robotę.
takie lokka. Lokka, lokka. Także pierwsze zeszłoroczne spodnie. Słuchajcie, z tą dużą, dużą, dużą gumką, która obejmuje wszystko, co ma objąć, ukrywa brzuch, dodaje, może to dziwnie wygląda, ale pośladką objętości i sterczonowatości, co jest ważne. Szerokie, pięknokolorowe, do wszelkiego rodzaju i wzorzystych, i niewzorzystych bluzek. I zobaczcie, że można bardzo fajnie, niedresowo wyglądać, jeżeli chodzi o nasz look. Myślę, że rewelacja. I te są jeszcze najspokojniejsze z tych wszystkich, co Wam pokażę. Pamiętajcie, tamte to były obrusy wręcz. Obrusy. Te tutaj, widzicie, mają niski stan, ale jeszcze długie nogawki. Cała reszta to już jest rozjechane. Gradientujemy Wam przyjemność haremkową. Te już są, widać, takie naprawdę aladynki, haremki. Lekko obcisłe przy kostkach, natomiast faktycznie tu gumeczka, luźne zakładki. Wszystko tutaj naprawdę pięknie wygląda. I znowu luz, oddychanie, piękny jeszcze lokowy, kadzidłowy zapach i mamy dziwaczność stroju. Kocham dziwaczne stroje, jak zobaczycie czasem moje sukienki, one też są jakieś poszarpane i dziwne, także naprawdę wyglądają rewelacyjnie. I do tych spodni przymierzę Wam tą narzutkę, dlatego że potem tamte już są tak szerokie, że ta narzutka nie będzie dobrze wyglądała. Więc słuchajcie, to też jest taki lekki materiał, ale też zobaczcie, jak ona jest dziwacznie skrojona. Ja tu się będę trochę do lusterka odwracała. Mamy, zobaczcie, dłuższy dół, mamy zameczek, mamy takie właśnie super, super dziwadełko. Ja Wam zapnę. Ona jest luźna, oversize'owa, ale nie przytłacza według mnie. Jest taka trochę, po prostu inna. I kapciurek, dziwadełko. Ja ją bardziej bym nawet zestawiła z rurkami, żeby nie być dziwadłem od góry do dołu. Natomiast już chciałam Wam przymierzyć i pokazać, jak wygląda. A myślę, że wygląda super. Dziwadłem, tam, tam. Jesteś dziwadłem, jesteś dziwadłem, jesteś dziwadłem. No i słuchajcie, najbardziej zdziwaczkowate spodemki. Uwielbiam w nich to, że mają kieszenie do właśnie takiego luźnego noszenia. Jak widzicie, krok mam w kostkach, ale nie uciska. Zbiera, co ma zbierać. Nie wystaje tak mocno, jakby ma. No, ale sami powiedzcie. Słonie, od razu widać, że jesteście grunge. Od razu widać, że jesteście... Omijaj mnie z daleka, bo jestem pewny, pewna siebie. I ja myślę, że w ogóle w haremkach to, czy mężczyźni, czy kobiety generalnie mogą wyglądać naprawdę dobrze. Także słuchajcie, te są najbardziej haremkowate, najbardziej aladynowate, ale wydaje mi się, że w ogóle i luzu jest. Można płynąć. Naprawdę, można płynąć. Jeżeli komuś się obcierają nogi tutaj, nie polecam na długie piesze wędrówki, bo tutaj macie wszystko jak w spódniczce. Oprócz tego, że możecie zadzierać nogę do góry, stosować ciosy karate. Szczególnie w kroksach. No od razu, nawet jak nie sięgniecie do gęby przeciwnika, to kroks go uderzy siłą wyrzutu. Jest dobrze, po prostu świetne, świetne spodnie. Ja lubię, ja chodzę, ja czasem jak dziwadło, ale mam nadzieję, że też Was przekonam, że nie tylko dresy, Zara, Adidas i inne sprawy, ale również takie dziwadełka nadają się przynajmniej po domu, żeby się oswoić i żeby było wygodnie. A ja już skończyłam. Gdybym bogatym, tarararara, tarararara, popsułbym
nasz jedyny. Dałem go zaśpiewać, gdybym ja był wielki pan. Pu! Pracy bym się brzydził. Tar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